Ej, ty, nie mam wyjścia. Odcięli ojcu dostęp. No bo w Ewangelii. O, teraz! Udało się. Przez wąską bramę. To idziemy przez ciasne drzwi, nie? Bo tak było w Ewangelii. Dzisiaj będziemy przez ciasne drzwi, ale myślę, że przez te szersze było nam byłoby łatwiej. Chociaż mieścimy się. No ale co to znaczy, że mamy przez te wąskie drzwi przechodzić? To tak sobie wyobrażam, że byłoby nam łatwiej w życiu, nie? Gdybyśmy żyli według własnych zasad, wiesz, rozpychali się łokciami, zdobywali władzę, sukces, pieniądz, wiesz, niszcząc innych. A Ewangelia nam mówi jednak, że mamy żyć inaczej. To są te wąskie drzwi, bo trudno żyć Ewangelią. Czyli po prostu przebaczać, żyć z tymi, którzy są wokół nas, z miłością, uczynki miłosierdzia, zmywać naczynia mamie, mężowi, żonie. Tak, bo to wszystko, wiesz, prowadzi nas do takiego zauważenia, że mamy pójść krok dalej, nie? Że mamy kochać nie tylko za coś, ale pomimo czegoś, mm-hmm. że ktoś nas, nie wiem, szef nam jest trudny w pracy, albo nie wiem, jest nam trudno gdziekolwiek, no to mimo wszystko mamy tych ludzi kochać, nie? Że mamy tę Ewangelię wprowadzać w życie i myślę, że to jest ta wąska brama i do tego jesteśmy powołani, żeby każdego dnia, dzień po dniu tak nie wiem, rano wstawać i nie wiem, ktoś ma rodzinę, no to się zajmuje dziećmi, wcześniej może się pomodlić, no żeby ta Ewangelia się działa po prostu w życiu. No to idziemy wąskimi drzwiami do nieba. To jest nasz cel.